było podczas powstań, tak było też podczas ostatnich wojen. Na korytarzu przy głównym wejściu znajdowały się tablice marmurowe, gdzie złotymi zgłoskami wyryto nazwiska uczniów, którzy padli za ojczyznę. Po prawej stronie tych, którzy zginęli w czasie I wojny światowej. Po lewej stronie tych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Tablica po lewej stronie była dłuższa i nazwisk tam było 4 razy więcej. Prócz żołnierzy szkoła nasza dała narodowi szereg wybitnych obywateli, uczonych, artystów i podróżników. Nie były to może gwiazdy pierwszej wielkości, takie, które figurują nawet w małych encyklopediach, ale blask ich nazwisk był wystarczająco duży, by opromienić sławą imię naszej Budy. To właśnie ich podobizny malowane przez artystę malarza, również ucznia naszej szkoły, zdobiły gabinet Byra. Wyliczenie wszystkich zajęłoby zbyt dużo czasu. Wspomnę więc tylko o jednym obrazie, który najbardziej przemawiał nam do wyobraźni. Obraz ten wisiał nad biurkiem Byra i przedstawiał sławnego podróżnika po Oceanie Spokojnym, uczestnika powstania listopadowego, kapitana Józefa Pucia, który został zjedzony przez krajowców na wyspach Fidżi. Na szczęście zdołał przedtem wprowadzić szereg cennych poprawek do map Wysp Południowych i uzyskał sławę naukowca. Artysta przedstawił kapitana Pucia na brzegu morza, pod palmą, w czarnym cylindrze, z fajką w zębach i z wielką lornetką w dłoni, lustrującego zarośla wyspy. Było w nim coś z Nelsona i Cooka zarazem. Tradycję szkoły podtrzymywali dzielni wychowankowie ostatnich pokoleń. Mówiły o tym ostatnie portrety. Był wśród nich prawdziwy generał, jeden ze zdobywców wału pomorskiego oraz autentyczny wiceminister. Galerią zamykał portret geologa Rączki, który jako członek naukowej ekipy wyróżnił się zaszczytnie przy odkryciu bogatych złóż siarki koło Tarnobrzega. Wszystkich ich trzech widzieliśmy raz w naszej Budzie, przy okazji jubileuszu szkoły. Prócz portretów w gabinecie Dyra przechowywane były w szklanej gablocie pamiątki po sławnych uczniach.